Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mimo tych warunków zewnętrznych niesprzyjających zamknięcia w praktyce w domach, w mieszkaniach, w akademikach, mogła odbyć się czwarta edycja wspaniałego konkursu fotograficznego. Miałem okazję obejrzenia wszystkich nadesłanych prac i jestem zachwycony inwencją fotografików wywodzących się z różnych środowisk, nie tylko studentów, ale jak się dowiaduje także obcokrajowców i osób zafascynowanych uczelnią. Z wielkim trudem znalazłem dwa zdjęcia, które nagrodziłem jako rektor, nagrodą rektora. Mówię z wielkim trudem, bowiem wydawało mi się, że co najmniej kilkanaście zdjęć jest tak znakomitych, że powinny otrzymać nagrodę rektora. Te zdjęcia w tych czterech kategoriach pokazują, jak w tym trudnym okresie, który rozpoczął się w marcu obecnego roku, w czasach pandemii, życie akademickie toczy się i jak postrzegamy te relacje międzyludzkie, ale także jak patrzymy na miejsca, z którymi uniwersytet jest związany, czyli budynki uniwersyteckie, otoczenie uniwersyteckie. No, chciałbym, żeby sama uroczystość wręczenia nagród była taką okazją uświadomienia sobie, że jednak uniwersytet także żyje tym życiem poza zajęciami, życiem poniekąd artystycznym, ponieważ fotografia to jest jednak dziedzina sztuki artystycznej. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i myślę, że w imieniu organizatorów zapraszam już na piątą edycję konkursu. Miejmy nadzieję, że w innych warunkach związanych ze światem zewnętrznym. Dziękuję bardzo.